Good afternoon. It is now... Witam po przerwie. Wybiła nam już 12:00. Pora na kontynuację. Drugi panel. Znów kolejny panel tej wspaniałej konferencji. Nazywam się Joachim Salvensberg. Jestem przedstawicielem Uniwersytetu Minnesoty. Mamy 3 panelistów, którzy są tutaj fizycznie. Mamy też jedną pisaną prezentację. Pan Hannes Püschel przysłał nam taki oto referat. Rozliczenie się z przeszłością poprzez prawo karne, zaprzeczenie historycznym okrucieństwom i publiczne wykorzystanie symboli sowieckich w Europie Środkowej i Wschodniej, europejskie prawo karne. Poproszę Hannę o rozdanie tego referatu dla wszystkich zainteresowanych osób, a teraz przejdźmy do panelu, który jest tutaj reprezentowany. A, przepraszam, nie zauważyłem, że pan Püschel jest tutaj. Cieszę się, że jest pan. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, to na pewno będzie nam miło, jeżeli będzie pan współuczestniczyć w rozmowach po sesji panelowej i odpowie pan na pytanie. Czyli będziemy teraz procedowali zgodnie z programem, zgodnie z kolejnością naznaczoną nam w programie. Pierwszą mówczynią będzie pani Aleksandra Gliszczyńska-Grabias. Referat pod tytułem Czy komunizm równa się na nazizm, czy jest ustawiony versus nazizm? Niezdrowa spuścizna Europy Środkowo-Wschodniej przez pryzmat orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Pani Aleksandra ma bardzo imponującą karierę. Jest absolwentką Uniwersytetu w Poznaniu. W tej chwili jest badaczką w zarówno Uniwersytetu Adama Mickiewicza, jak i Polskiej Akademii Nauk. Bardzo się cieszę, że jest pani tutaj z nami. To są dla nas partnerskie organizacje. Cieszę się, że wygłosi pani swój referat właśnie w tym kontekście. Dziękuję. Dziękuję organizatorom za możliwość przedstawienia mojego referatu w dniu dzisiejszym. W roku 2010 Timothy Snyder, wybitny profesor historii na Uniwersytecie Yale, opublikował książkę Bloodlands – Europa pomiędzy Hitlerem a Stalinem, w której relacjonował historię masowych mordów popełnionych przez faszystów i Sowietów na terytorium od Berlina do Moskwy. Ta publikacja otrzymała wiele nagród, została ciepło przyjęta w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wschodniego Bloku, a to z tego powodu, że Snyder zdecydował się ujawnić wielkość zbrodni stalinowskich i porównać je, czy postawić znak równości między nimi a zbrodniami faszystów. Jednocześnie pokazał zbrodnie Stalina z perspektywy ofiar całych państw, całych społeczności. A były to fakty nieznane, zwłaszcza wobec zagranicznych czytelników i amerykańskich czytelników. Jednocześnie naraził się na bardzo silną krytykę tych, którzy nie pozwalają na postawienie znaku równości pomiędzy faszystami a komunistami, zwłaszcza biorąc pod uwagę bardziej uprzywilejowane inne traktowanie Holokaustu. I te debaty toczyły się również na obszarze działalności politycznej i prawniczej. Na przykład w Parlamencie Europejskim w kwietniu 2009 roku przyjęto rozporządzenie mówiące o uchwałę mówiącą o powołaniu czy ustanowieniu Europejskiego Dnia Upamiętnienia Ofiar Stalinizmu i Faszyzmu. W trakcie debaty w parlamencie prezydent Hans Gert Pöttering, cytując Hannah Arendt, powiedział, że obydwa te systemy są porównywalne i równie straszne. Natomiast były też głosy opozycyjne. Na przykład przedstawicielka Partii Socjalistów
powiedziała, że cytuję, chociaż jestem jak najbardziej za obiektywnością, jeśli chodzi o analizę historii Europy i chociaż uznaję olbrzym win reżimu stalinowskiego w Rosji, to jednak obawiam się, że w ten sposób popadamy w rewizjonizm historyczny. Nie chcę tutaj stawiać znaku równości pomiędzy zbrodniami faszyzmu i Holokaustem i 6 milionami Żydów wymordowanych, a tym, co popełnili komuniści. I tutaj właśnie wiele ofiar z Europy Środkowo-Wschodniej starały się wprowadzić jakieś dodatkowe rozwiązania na rzecz upamiętnienia ofiar stalinizmu. Natomiast Parlament Europejski odrzucił wszelkie takie inicjatywy. Tym niemniej państwa mogą oczywiście formułować swoje własne przepisy prawa dotyczące rozwiązań wewnętrznych i na przykład polski ustawodawca uznał, że trzeba tutaj jednocześnie karać kłamstwo dotyczące nieistnienia Holokaustu i kłamstwo katyńskie, negację Katynia. I wiele krajów w Europie Środkowo-Wschodniej przystąpiło do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i do całego skomplikowanego systemu ochrony praw człowieka, wnosząc ze sobą jako wiano tą bardzo trudną spuściznę przeszłości. I to było wyzwaniem dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jednocześnie Strasburg stwierdził, że w przypadkach odnoszących się do reżimu nazistowskiego, zwłaszcza w dziedzinie prawa wypowiedzi, zgromadzania się, zrzeszenia się i w prawach wyborczych, wszelkie orzeczenia nie mogą być automatycznie ekstrapolowane przez ten sam Trybunał w podobnych sprawach dotyczących reżimu komunistycznego. Także pokażę Państwu w moim referacie, że różne przypadki były traktowane w sposób różny w zależności od tego, czy oskarżonym był system faszystowski, czy też komunistyczny. Na przykład Czerwona Gwiazda przeciwko swastyce. W 2008 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie Ważnaj przeciwko Węgry. Pan Ważnaj uznał, że został tutaj źle potraktowany, jego swoboda wypowiedzi została naruszona ze względu na to, że kiedyś pokazał się z gwiazdą pięcioramienną czerwoną i w związku z tym był następnie sądzony przez władze węgierskie. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że rzeczywiście tutaj jego swoboda wypowiedzi została naruszona i 20 lat po upadku komunizmu na Węgrzech władzy nie mogą podejmować takich działań, które są niedopuszczalne w społeczeństwie demokratycznym. W zasadniczej części swego wyroku Trybunał zwrócił uwagę na to, w jaki sposób odczucia społeczne przenoszone są na rozporządzenia i przepisy prawa. Cytuję, Trybunał jest oczywiście świadomy tego, że systematyczny terror stosowany, aby wzmocnić władzę komunistyczną w wielu krajach, w tym również na Węgrzech, pozostaje dalej blizną na sumieniu Europy i na sercu Europy. Tym niemniej pokazywanie symboli, które mogą kojarzyć się z czasami tamtego reżimu, może prowadzić do pewnego niepokoju wśród byłych ofiar i ich rodzin, którzy mogą uważać, że jest to po prostu brak szacunku względem ofiar. Tym niemniej tego typu odczucia, zrozumiałe same w sobie, nie mogą przeważyć nad prawem do swobody wypowiedzi. Dlatego też tutaj sprawa pana Ważnaja została utrzymana. I w opinii Trybunału zakaz stosowania symboliki czerwonej gwiazdy na Węgrzech, jak również jest nieproporcjonalny, nie do przyjęcia i zbyt surowy.
Jednocześnie Trybunał podkreśla bardzo mocno, że skarżący nie korzystał z tego symbolu, aby wypowiadać się na rzecz reżimu totalitarnego. Tak więc w ten sposób Trybunał uznał, że z tego tytułu nie można uznać, że Węgry są zagrożone powrotem komunizmu przez działania jednostki. Jednocześnie orzeczenia Trybunału na temat stosowania symbolów narodowego socjalizmu są zgoła inne, bo tam nawet nie rozważa się tego, czy stosowanie symboli może doprowadzić teoretycznie do przywrócenia reżimu narodowo-socjalistycznego, tylko po prostu jest to traktowane jako przestępstwo samo w sobie. Gdyby więc sprawa Wandzsaj była dotyczyła na przykład pokazania się w sferze publicznej z swastyką na ramieniu, na pewno orzeczenie byłoby inne. Przypadek numer dwa, neokomuniści jako siła polityczna. W oparciu o decyzję sądów rumuńskich, Partia Komunistyczna Rumunii jako organizacja powołana w 1996 roku jako organizacja chroniąca prawa pracowników i podtrzymywanie zasad doktryny komunistycznych nie była dopuszczona do rejestracji ze względu na to, że podejrzewano tę inicjatywę jako taki spisek komunistyczny, który ma przywrócić władztwo komunistyczne. Skarga skierowana do Strasburga w przypadku Partii Dul Komunistitor i Ungereneu przeciwko Rumunii mówiła o tym, że tutaj odrzucenie rejestracji partii PCN jako partii politycznej naruszyło prawo do stowarzyszenia się zgodnie z artykułem 11 konwencji. Trybunał dokonał analizy dokumentów, które były wykorzystane i jako podstawę do odrzucenia wniosku o rejestrację i stwierdził, że samo nawiązanie do spuścizny komunizmu w manifestie, w programie politycznym partii nie może być naruszeniem zasad demokracji, chociaż komunizm panujący w Rumunii przez kilka dziesięcioleci był odrzuceniem i zaprzeczeniem wszelkich zasad demokratycznych. I w podobnej sprawie, podobne orzeczenie zapadło w Strasburgu w przypadkach, które były inicjowane przeciw Niemcom i Austrii. Tak więc mamy tutaj kontrast historyczny. Dwa kraje, które są w jakiś sposób napiętnowane narodowym socjalizmem, Austria i Węgry, a z drugiej strony kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Orzeczenia dotyczące Austrii i zakazu i ustawy zakazującej nawrotu do symboli narodowego socjalizmu Verbotsgesetz były zgoła inne niż rozstrzygnięcie przypadków państw Europy Środkowo-Wschodniej. W przypadku austriackiego ustawodawcy uznano, że wszelkie zapisy zabraniające śpiewania niemieckich pieśni narodowo-socjalistycznych, sugerowania w nazwie, że w jakiś sposób nawiązuje się do narodowego socjalizmu, jest jak najbardziej zasadne i potrzebne. I wreszcie sprawa numer 4, czyli z jednej strony prawa wyborcze, z drugiej strony przeszłość komunistyczna. Przepraszam, jeśli przeinaczę nazwę tej sprawy. Sprawa Zdanoka przeciwko Łotwie. Bardzo ciekawa i kontrowersyjna sprawa. Tutaj meritum polegało na tym, że pani Zdanoka, polityk łotewski, nie mogła ubiegać się o miejsce w wyborach, ponieważ przedtem była członkinią Komunistycznej Partii Łotwy, CPL,
która była po prostu regionalną agendą komunistycznej partii Związku Radzieckiego. Kiedy Łotwa odzyskała swoją niezależność 23 sierpnia 1991 roku, CPL została uznana za partię niekonstytucyjną i jednocześnie stwierdzono, że osoby, które kiedykolwiek uczestniczyły w działaniach tej partii, nie mogą się ubiegać teraz o żaden mandat czy stanowisko w życiu publicznym. I to właśnie doprowadziło do dyskwalifikacji pani Zdanoka. Uznanie Izby Trybunału doprowadziło do podtrzymania prawa skarżącej. Natomiast Wielka Izba uznała, że poprzez takie działania Łotwa stara się po prostu chronić swoją młodą demokrację przeciwko wpływom osób, które były przeciwko demokracji w trakcie rządów Związku Radzieckiego. I tutaj uznano, że państwo łotewskie ma jak najlepsze kompetencje, by uznać, co jest granicą ryzyka i jakie ryzyko można ponieść, a jakiego ponieść nie można. Także to orzeczenie nie było jednomyślne, były vota separata i poszczególni sędziowie byli przeciwni temu orzeczeniu, twierdząc, że prawa skarżącej zostały naruszone. I głównym argumentem była taka linia rozumowania, że gdyby tego typu restrykcje obowiązywały tylko w czasie bezpośrednio po wejściu na ścieżkę transformacji, to jednak nie są już teraz potrzebne, skoro Łotwa należy do rodziny narodów demokratycznych. Podobny argument został przytoczony w orzeczeniu z 1979 roku o niedopuszczalności skargi przeciwko stałemu pozbawieniu prawa do głosowania osoby, która została skazana za współuczestnictwo w okupacji faszystowskiej, chociaż ten zakaz obowiązywał jeszcze 30 lat po zakończeniu II wojny światowej, kiedy Belgia znowu było już stabilnym, silnym państwem demokracji zachodniej, to jednak Trybunał stwierdził, że tutaj celem ustawy jest pozbawienie praw politycznych osób, które były kiedyś zdrajcami i zostały uznane za zdrajców, i które mogą być zagrożeniem przy tworzeniu nowego państwa demokratycznego. I kilka uwag na koniec. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, bez względu na ich wartość intelektualną i prawniczą, która jest znacząca, tworzą jednak podstawę do jakiejś debaty prawniczej w Europie i w ten sposób wpływają również na sposób interpretacji prawa przez prawników i społeczeństwa europejskie, jeśli chodzi o instrumenty prawne i ograniczenia, jakie prawo nam stawia, kiedy chcemy rozliczyć się z przeszłości. Traktowanie przeszłości komunistycznej i faszystowskiej jest tutaj wiele mówiącym przykładem. Na przykład Holokaust jest tutaj uznany jako niewątpliwa zbrodnia, która zasługuje na jednoznaczne potępienie, a pakt Ribbentrop-Mołotow już na takie działanie nie zasługuje. Żałuję, że takie podwójne standardy panują w Trybunale Sprawiedliwości, w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie z jednej strony mówi się o racjonalnym stosowaniu takich testów jak zdolność do generowania, podżegania do nienawiści i przemocy, ale z drugiej strony nie mamy równego traktowania bardzo trudnej w sumie spuścizny systemów komunistycznego i nazistowskiego. Tym niemniej trzeba powiedzieć, że kiedy państwa Rady Europy starają się rozliczyć z tak zwaną wojującą demokracją Europy Środkowo-Wschodniej, to wówczas traktowanie tegoż procederu jest dużo łagodniejsze niż w przypadku faszyzmu.
I jest to bardzo wiele mówiące i jest to taka zasadnicza różnica w traktowaniu tych przypadków, które moim zdaniem jest źródłem problemów. Czyli można powiedzieć z pewnością, że zbrodnie nazizmu są elementem narracji historycznej i tożsamości Europy Zachodniej, która stworzyła system obrony praw człowieka. Zbrodnie stalinizmu i komunizmu pozostają w dużej mierze poza sferą upamiętnienia i tożsamości, która jest tak ważna dla społeczności. Nazwy tak jak Katyń nigdy nie pojawią się w świadomości zachodniej na ten sam, na tą samą skalę co Noc Kryształowa. Instytut Informacji do Spraw Zbrodni Komunizmu w Szwecji stwierdził, że 90% respondentów nigdy nie wiedziało, co to jest gułop, chociaż wszyscy oni wiedzieli, czym był Holokaust. Jednocześnie 40% uważało, że komunizm jednak jakoś przyczynił się do dobrobytu na świecie. Dlatego też mamy to poczucie krytyki, niesprawiedliwości, irytacji, biorąc pod uwagę orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości względem wykorzystania takich symboli jak sierp i młot, biorąc pod uwagę ogrom ofiar po stronie rodzin, po stronie całej społeczności i jednostek. Dziękuję.